Witam serdecznie, Kikowy Szlak, 16 sierpień 2011. Dzisiaj kilka słów na temat tak zwanej strategii wyboru. Strategii, która daje olbrzymią szansę na budowanie, tworzenie wielkiego przedsięwzięcia. Daje szansę, żeby poziom naszego sukcesu był znacznie, znacznie wyższy, żeby większość rzeczy działa się rzeczywiście w oczekiwany przez nas, nabierała takiego wymiaru czy kształtu przez nas oczekiwanego. Strategia wyboru. Co to takiego generalnie? Znaczy, chodzi o to, najprościej mówiąc, żeby zawsze dawać ludziom wybór. Żeby zawsze dawać ludziom wybór, ponieważ ludzie, którzy mogą wybierać, zupełnie inaczej się czują. Czują się komfortowo, czują się na luzie, mają to przeświadczenie, absolutnie prawdziwe jak najbardziej, to nie samo przeświadczenie, ale czują wyraźnie to, że oni decydują o tym, co chcą z naszej propozycji wybrać, zaakceptować, kontynuować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego zawsze powinniśmy dawać wybór. W każdej sytuacji, przy każdej rozmowie proponować ludziom przynajmniej dwie opcje. Generalnie dwie opcje są najlepsze, bo jeżeli proponujemy trzy opcje, cztery, pięć, sześć, dziesięć, to katastrofa, prawda? Człowiek najlepiej się czuje, kiedy ma do wyboru, kiedy ma wybrać z dwóch opcji. Wtedy się tak naprawdę najlepiej czuje i ten jego wybór jest najbardziej taki sensowny. Czyli kiedy umawiamy spotkanie, dobrze jest zawsze dać taki wybór typu wolisz powiedzmy poniedziałek czy czwartek, jak wybieramy godzinę, wolisz 17 czy 19. Kiedy rozmawiamy w ogóle o samej motywacji, o budowaniu, o rozwoju własnym, można porozmawiać o tym, wolisz czytać, czy powiedzmy wolisz słuchać, czy oglądać, prawda? Jeżeli lubisz czytać, to wolisz czytać grube książki, czy raczej coś takiego, co można przerzucić sobie w jeden wieczór. Czy chciałbyś wybudować biznes duży, na dużą skalę, czy powiedzmy tylko taki, który załatwiłby te codzienne sprawy? Czy wolisz skoncentrować się bardziej na produkcie i tylko na używaniu tego produktu, czy raczej wolałbyś używać produktu i budować równolegle biznes, żeby ten produkt stał się z czasem bezkosztowym produktem, a potem, żeby również przedsięwzięcie przynosiło dużo dochodu. Zawsze dawajmy ludziom wybór. Jest to ogromnie ważne. W momencie, kiedy ludzi przyciskamy do muru, kiedy ludziom coś proponujemy tylko jakby z jednej strony, bo nam się wydaje, że to jest super, że to jest wspaniałe i on powinien też tak w ten sposób, tą metodą, czy to zaakceptować, a wtedy większość ludzi odrzuca naszą propozycję. Dawajmy zawsze ludziom wybór. Stosujmy po prostu strategię wyboru. Często stosujemy ją nieświadomie zupełnie w różnych dziedzinach. I ogromnie ważne jest, że to nie jest jakaś tam kwestia manipulacji, to nie jest kwestia jakiegoś tam kombinowania, cudowania, tylko tak funkcjonuje nasza psychika. Jeżeli zaoferujemy ludziom dwie możliwości, dwie dobre możliwości oczywiście jak najbardziej, wtedy jakby bardziej naprowadzają nas na to, jak myślą, co chcą, w którą stronę mają zamiar zmierzać. Łatwiej nam jest jakby ich troszeczkę odkryć po to, żeby im później było łatwiej pomóc budować to przedsięwzięcie, tworzyć zespół razem, iść naprawdę mocno do przodu. To tyle. Strategia wyboru jest bardzo, 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 bardzo ważna. Na razie, do jutra, hej.